Hej, dzisiaj nastał czas na pokazanie typowego dnia życia kaczki. Jak widzicie, samochód stoi już odpalony, troszeczkę się grzeje. Zawsze chcę, żeby w silnik trochę popracował przed wyjazdem. Olej, żeby troszeczkę się rozprowadził. Chociaż myślę, że i tak dla kaczki jest to obojętne. Pierwsza czynność przed wyjazdem to taka, że posprawdzamy wszystkie pasy, bo nie ufam tym oponom, które są na samochodzie. Jestem ciekaw, czy wszystko się trzyma tak, jak powinno. Nie, jest ok. Chociaż do AMG już opony kupiłem, ale nie było jeszcze czasu, żeby je zamontować. Nie, wszystko jest ok. Możecie się troszkę śmiać, ale z tematu podchodzę jak stary kierowca. Jeszcze oświetlenie sprawdzimy. Czy ja wiem, jak stary kierowca. Nie oszukujmy się. Ta laweta ma trochę lat. Instalacja może nie być pierwszej świeżości. U stopu nie sprawdzę, ale... działa, zaraz wyjedziemy w trasę. Obrysóweczki, jak tak mi się podobają. Wszystko działa elegancko. Naprawdę zabawiamy się i jedziemy chyba. Dobra, pozwolicie, żebym teraz odłożył telefon, bo już widziałem, że na ulicy zaparkowano bardzo dużo samochodów. Będę wyjeżdżał na milimetry. A kaczka no niestety jest długa, zwłaszcza, że ma podwójną kabinę. Ciaczki, cyk, wszystko w prawo. Dobra, widzimy się po krótkiej przerwie. Już jedziemy. Jak widzicie, aura nie rozpieszcza. A jest to o tyle ważne, że samochód nie ma żadnych, dosłownie żadnych systemów bezpieczeństwa wspomagających jazdę, ABS, poduszki powietrzne, SRS, kaczka, zapomnijcie, trzeba bardzo uważać. Dobra, widzimy się albo na jakiejś przerwie w trasie, albo już u celu. Do zobaczenia. Pogoda w ogóle nie rozpieszcza, jest jeszcze gorzej niż było. Aj, żeby nie było na tyle śniegu, że zima znowu zaskoczy drogowców. No i jeszcze do tego jedzie jakaś ciężarówka bardzo powoli. Tamuje ruch. Cały czas muszę zwalniać. Zestaw przede mną cały czas hamuje, bo jedzie jakaś ciężarówka i no hamuje ruch. Jedzie 60 na godzinę. No cóż. Powoli. Pomykamy dalej. Mają tachografy, mają ograniczony czas jazdy,
i rozwalony całkowicie czas pracy, stają się niewolnikami kabiny, bo nigdzie nie mogą zdążyć na czas i nie mają też możliwości wyprzedzenia takich aut, no bo zestaw 40 ton zupełnie inaczej się prowadzi niż osobówką. No nic, cały czas się zbliżamy. Tutaj ten jeden samochód podjechał mi, ale wygłosił mi pierwszeństwo. Musiałem z 90 na godzinę wyhamować do 60. No nic strasznego się nie stało, ale po co, ja się pytam. No dobra, mniejsza z tym, teraz jedziemy już na ekspresówce. Stała prędkość, lepsze spalanie, no i możliwość wyprzedzenia w każdym momencie. To mi się podoba. Jadę. Ciekawy jestem też, jak będzie mnie słychać, bo no, nie ukrywam, tutaj jest strasznie. Hałas jest odczuwalny. Zobaczymy, jak wyjdzie to na nagraniu. Widzimy się później, już podejrzewam, na samym celu, no. Przy samym celu. Przepraszam. No i tyle. Do zobaczenia. Patrzcie, jakie zdobycze można motoryzacyjne spotkać na drodze. Ursus C4011. Coś pięknego. I LED-owe światła. No i dojechałem. Zaraz się rozładujemy. Podpiszemy dokumenty. I załadujemy A-klaskę, tylko nowszą. Wszystko w jednym miejscu. Jedną rękę, no, do zobaczenia. No i kaczuszka znowu pokazuje, że daje radę. Zdejmujemy A-klasę. Deszcz się włączył w A-klasie. Kaczuszka daje radę. Masakra. Zaczął padać deszcz, więc nie mam filmu z załadunku, ale samochód już jest załadowany. Jeszcze zabrać klin. Zaraz będziemy startować. Jeszcze muszę podpisać. Tak to wygląda. A-klasa drugiej generacji. Załadowana na Mercedesa T1. Jadę do biura i widzimy się zaraz, jak będę wyjeżdżał. I powoli ruszamy. Już załadowani. Deszczowa aura nadal się utrzymuje. Chciałem nagrać ten film, jak ładuję samochód, ale też nie wiem, czy to jest dobry pomysł samemu taki film nagrywać, bo brakuje zawsze jednej ręki. Człowiek chce to jak najszybciej zrobić. A później wychodzi jak wychodzi. Może innym razem. Powoli wyjeżdżamy. I kierujemy się z powrotem na Augustów. A ta klaska, którą wieziemy, to ona też niedługo się pojawi na filmie.
zrobimy o A-klasach. Zrobimy film o A-klasach pierwszej i drugiej generacji. Dobra, zapraszam później. No i jedziemy, powoli się ściemnia. Już niedaleko, około 60 km do Augustowa. Już dzisiaj nie mam siły, chyba nie będę rozładowywał, bo zobaczymy jaka będzie pogoda. Tylko zatankuję samochód, sprawdzę tylko sobie spalanie i tyle. Coś się wydarzyło. Czyż by się zepsuł? Chyba tak, bo nie widać, żeby był uszkodzony. Nie ma też drugiego auta. Jamy graje, bo zaraz bliżej celu, 44 km do Augustowa. No i dojechałem. Już jestem zatankowany, zrobiłem 474 km. Średnie spalanie wyszło 10,8 litra. Wydaje mi się, że chyba niezłe spalanie, bo w obie strony byłem załadowany. Samochody zbliżone wagowo. No może ta klasa drugiej generacji o 50 kg, no nie więcej niż 100 kg więcej ważyła od AMG. Wydaje mi się, że na plus, około 8 godzin jechałem. Która jest godzina w ogóle? 6 za 5, a wyjechałem o 9, no ale jeszcze robiłem przerwy, coś tam zjeść, z tym właścicielem też porozmawiałem, więc dzień ogólnie uważam za udany. Tak wygląda typowy dzień kaczki, chociaż no nie będę ukrywał, czasami dużo dłużej się jeździ. Oczywiście w ramach rozsądku, w granicach rozsądku. No. Na razie się z wami żegnam. Hej.